Witam cię. Witam. Witam w programie Wywiady z YouTuberami. Ze mną dzisiaj jest Dakan. Zaczniemy od prostego pytania na początek. Początek twojego YouTube'a. Co sobie przypominasz i co twoim zdaniem wpłynęło na to, że stałeś się bardziej sławny niż taki przeciętny YouTuber? Początek, jak ja sobie przypominam. Zacznijmy od tego, że kiedy ja zaczynałem, to jeszcze YouTube'a nie było. Był Google Video i tam rzucaliśmy swoje pierwsze filmy, także jestem dinozaurem totalnym, jeżeli o to chodzi. A zaczynaliśmy tak po prostu dla samych siebie, kręciliśmy filmy, parodie, Counter-Strike'a, nie mając żadnego celu zdobyć sławy czy zarabiać tym, nie daj Boże, w przyszłości. I po prostu chcieliśmy nakręcić filmy. A drugie pytanie było, nie pamiętam. Jaki był ten moment, kiedy uznajesz, że rzeczywiście przebiłeś się na wyższy poziom? Ciężko powiedzieć, no... Jak udało mi się dostać do prowadzenia update'a Wirtualnej Polsce, to tutaj ta machina, powiedzmy, że popularności jakoś tam ruszyła. Wcześniej byłem znany trochę tam z tych piątków i innych swoich takich pierdołowatych projektów, ale tak nie poczułem, to tak trochę gładko, że tak powiem, przeszło. Nie było nagle takiego boomu, ja nie zrobiłem chyba niczego takiego, co by tak po prostu wstrząsnęło internetem, no chyba, że ten piątek 10 lat temu, a potem to po prostu tak powoli, powoli rosło. Nazwałeś taką właśnie pierdołą. Na profesjonalizm. Nazwałeś to pierdołą. Masz kilka kanałów. Jest Odwaga, jest Tylko Kino, są teraz Ponki, ale jesteś też, piszesz scenariusze, zajmujesz się wieloma rzeczami. Która rzecz jest dla ciebie najbardziej przyjemna, co najbardziej lubisz i w czym najlepiej się czujesz? Co najbardziej lubisz nagrywać? Najbardziej lubię nagrywać komedię z domieszką dramatu, prozę życia tak zwaną, ironiczną. I to najbardziej lubię też nagrywać głupie, śmieszne stęki, gdzie można się poprzebierać, wcielać się w postacie, w które na co dzień bym się nigdy w życiu nie wcielił, poprzebierać się w jakieś kostiumy, no, po prostu być klaunem. Jeszcze mi za to płacą. Miałeś przez pewien czas właśnie ten image śmiesznego grubaska w internecie. Mm-hmm. Teraz właśnie Odwaga sprawiła, że troszeczkę się zmieniłeś, też twój humor... Twój humor właśnie całkowicie się zmienił. Myślisz, że całkowicie rozwijasz się, idziesz w czymś innym, czy to jest rozwój tego, co robisz na początku? To znaczy tak, ja troszeczkę udało mi się złamać tą tezę, że nalepki zostają przy youtuberach do końca, bo ja jestem przykładem tego, że można się przeformatować. Tu jest mnóstwo, kupa ludzi, którzy znają mnie na przykład już tylko z Ponków, nie kojarzą w ogóle Piątków, nie kojarzą innych projektów typu Czarne Owce. I można na tym przykładzie pokazać, że można siebie zrobić jeszcze raz na nowo. Ja troszeczkę zjechałem z tonu, z tym swoim charakterem, staram się już tak dużo nie przeklinać, chociaż mi to do końca nie wychodzi. Mniej ostre żarty, bo po prostu nową publikę mam, ale cały czas mam projekty typu właśnie wspomniane Owce, gdzie jedziemy po bandzie, także w środku jestem cały czas sobą. Zmiana klimatu odbiła się właśnie na spadku oglądalności na jakiś czas. Czy ciężko było tą naklejkę zdjąć? Nie, ciężko nie było zdjąć naklejki. Po prostu są formaty, w których ja robię zupełnie inne rzeczy, przedstawiam inny typ humoru i tyle. Mnóstwo osób, jak widać po Ponkach i w wynikach, to odpowiada. Nie każdy chce, żeby w każdym zdaniu było rzucone przekleństwo. Ja to rozumiem. Dla każdego coś się znajdzie. Aczkolwiek w twoich ustach czasami przekleństwo brzmi jak zwykłe słowo, już się przyzwyczailiśmy do tego. Ja rozumiem, tak. No ja tak. Jakie plany na przyszłość w takim razie? Chcesz coś rozwinąć, czy po prostu lecisz z czasem na flow? Na razie przez ten przynajmniej rok skupiam się absolutnie na rozwijaniu tych kanałów, które mam w MediaCraft Polska, czyli Odwaga, Ponki, Tylko Kino i Zajegranie oraz mój prywatny kanał, do którego może nie podchodzę zbyt ambitnie, ale coś tam się na nim kręci. Klasyczne pytanie dla każdego, z kim rozmawiam. Kiedy piątek 3? Niestety. Znajdujesz lampę Gina, wyskakuje Gin, spełnia twoje trzy życzenia. Nadprzyrodzone rzeczy dla siebie, dla kogoś. Jakie to były trzy życzenia tak na szybko? Koniec głodu na świecie. Wzruszyłem się. Koniec wojen. I dożywotni zapas dobrego single malta whisky. Bez pizzy? Pizzy już tak dużo teraz nie jadam. No tak, pizza faktycznie. Dobra, to nieważne z tym głodem. Niech zdychają, ja chcę mieć pizzę. Masz rację. Zgadza się. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo serdecznie. I pozdrawiamy.